Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu Krakowia Warta Poznań. Moim i Państwa gościem jest pan trener Piotr Tworek, opiekun drużyny Warty Poznań. Dobry wieczór, panie trenerze, dzień dobry. Dzień dobry. Gratuluję zwycięstwa i bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Przystępując dzisiaj do meczu z Krakowią, wiedzieliśmy, że tylko zwycięstwem, tylko 3 punktami zakończymy dla nas jakże udany sezon i taką postawą, którą ten zespół przyzwyczajał na boisku grą, dzisiaj na boisku, dzisiaj od pierwszej minuty realizowaliśmy sobie to, co sobie zaplanowaliśmy, a więc zaangażowanie, koncentracja, dobre ustawienie taktyczne, ponieważ po ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław przytrafiały nam się bardzo proste błędy. Wiedzieliśmy, że dzisiaj w Krakowie nie mogliśmy ich powtórzyć i zespół to zrealizował. Przepiękna akcja, po której Makana strzelił bramkę, niesamowite podanie Łukasza. No, dzisiejszy dzień jest dla nas dniem, który zapamiętamy do końca życia, ponieważ wiele jubileuszów, 400 mecz Trały, 100 mecz Roberta, bramka, zwycięstwo. Cieszymy się ogromnie, wiedząc już teraz, że mieliśmy 1% szans na to, żeby zająć 4. miejsce. Nie zważaliśmy na to, walczyliśmy do samego końca i to dzisiaj dało nam 3 punkty. Jedynie zespołowi, co na koniec mogę powiedzieć, brak słów, żeby wyrazić to, co siedzi mi w głowie, natomiast dziękuję, chłopcy, dziękuję za tak naprawdę te 2 lata, w których pracujemy, czy zaczęliśmy pracować ze sobą, za ten pierwszy sezon w Ekstraklasie. Zapisaliście się w kartach historii Poznania na pewno, w moim sercu na zawsze. Odpoczywajcie już teraz, miłych urlopów, miłych wakacji, zasłużyliście. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Przejdziemy do pytań. 2 pytania, oba autorstwa pana Pawła Skorba. Pierwsze pytanie. Panie trenerze, gratuluję wygranej. Było bardzo blisko pucharów. Zakończyliście sezon z taką samą liczbą punktów, co Śląsk Wrocław. Jest niedosyt, czy raczej radość? Nie ma u nas niedosytu. U nas jest przeogromna radość. Ten zespół wykręcił niesamowity wynik, wykręcił niesamowitą rzecz. Cieszymy się z 5. miejsca. Dla nas to jest sufit, dla nas to jest osiągnięcie, w które każdy z zawodników miał wkład, począwszy od Lisa, skończywszy na brakujących dzisiaj z powodu kontuzji chłopców, którzy nie mogli zagrać, jak Żuraw, jak między innymi, czy Kondzio, Hanslik, czy Spychałka i tak dalej, czy Sopocik. Bartek Kiliba, który no w szatni znowu poczuł to, co kapitan czuje, a więc mimo iż nie mógł być, wie, że ten wynik to jest również jego zasługą, to 5. miejsce jest zasługą każdego z moich żołnierzy. I drugie razem, ostatnie pytanie, ponownie Paweł Skorb. Czymś konkretnym Krakowie zaskoczyła dzisiaj pana i pana drużynę? Tak, Krakowie od kilku meczów nie przegrywała. Dzięki solidnej defensywie i solidnemu ustawieniu po stracie dobrze się organizowała i w ostatnich kilku meczach ten licznik straconych bramek był 0. I tu wiedzieliśmy, że my nie możemy iść w akcję ofensywną tak jak szliśmy z Śląskiem Wrocław, gdzie wiedząc, że i Alvarez i boczni pomocnicy i Pele, którego no, obawialiśmy się bardzo mocno, bo umie rzucić, umie dograć piłkę i stałych fragmentów, które też są groźne Krakowi. No, jedna akcja mogła zakończyć spotkanie, dlatego musieliśmy być bardzo skoncentrowani, żeby nie dać się zaskoczyć, bo kilka groźnych sytuacji Krakowia stworzyła, szczególnie w pierwszej połowie, po 2 rzutach rożnych,
była o włos, o wyjście na prowadzenie, ale przetrzymaliśmy to i w drugiej połowie uderzyliśmy raz celnie. Dziękuję, trenerze, i również udanego urlopu życzę. Dziękuję bardzo.